Welcome, brother. Ładna farba. Skodzinka, chwileczkę. Dajcie mi założyć gogle. Automat to może być dziewiątka. Wiadomo, o co chodzi. Fordzik. Ja sądzę, że się nie muszę skupiać dzisiaj na szukaniu Państwu BMW za te pieniądze, o których mówiliśmy. Skoro był plan na Skodę za tą kasę, to chętnie, ale jak w ciągu dnia się zmieniła, bo córka ma nieprestiżowo Skodę i za 6 euro mam szukać BMW-ki takiej, to ja raczej trójki po 12 roku nie znajdę. Także Roman nie rozdrabniaj się, chłopie. Ale staruszka, to idziesz, Roman, po swoje. Po pierwsze, jedna z pierwszych i ostatnia na świecie, a to jest jedyny na świecie, można powiedzieć, Gold Edition. Piękny. Focusa nie chcę, a właśnie tak Hyundai, o którym mówiłem, CRDI, dieselek to nie, X1. Ruczku nie ma, nie będzie. Pięknie jest na niebie, upalnie, ja to lubię najbardziej. Dobry rok, dobry wygląd, dobry wypas. 4, 16 albo 17 muszę mieć. Królowa tu już 3 tygodnie jest, co się dzieje? Z taką urodą nikt nie chce. Mistrzyni tuningu. Felgi, tanio Mercedes, Mercedes, tanio, tanio, felgi, felgi. A ładna, pewnie RS-a, bo kolor RS-owaty. Fajna. Stara. Ale jara. Fajna wiśnia troszkę robiona pod Mazdę. Piękny kolor. Brylancik. Można powiedzieć. Jeepcior, Jeepcior, tutaj nic nie ma, co nas interesuje. 500-ka ładna wjechała. Ten tu już stoi za 2 tygodnie. 500 fajne, co ma w środku? Pewnie nic, ale panoramka jest. W automacie rzadka rzadkość. Pewnie będą cenili skórko z jady. Oż kurwa. Spokój. Ten kolor jest dobry, tylko jeszcze nie będzie mahoniowek na własne oczy. Mahoń albo orzech kanadyjski. Dywaniki to bym nakręcił. 8500 euro. Dałem Państwu wiarę, że tyle panelik wycenił. Z pół roku już stoi. I albo panelik przestrzelił kupując. Pięknie to wygląda wszystko. Albo panelik nie opuści, bo go stać. Tylko nie wiem, czy taki klasyk, który nie jest jakby popularny, rarny. Tych rur tyle skończyliście, chwileczkę. Ale oryginal kolega? A, może być. Jakiś ujeżdżacz rekinów. W pakiecie AMG ze żwawym motorem. Cię tak przejdę, bo lubię się przechadzać. Auć, pieprznąłem w lusterko. Z Toyoty Honda Jazz. Nikt nie pytał. Taki Connect. Auto poszukiwane.
To jest pies? Kurwa, wygląda jak kupa taka, chociaż może oko, może pys, może ucho, może to broda. W automacie po 16 roku chyba. Taka Honda tu nie, Skoda. Przyczaję w dół, co tam jest do ogarnięcia. Nic tam nie ma, czego mógłbym szukać. Pomachałem Malikowi. Ja się muszę chyba arabskiego nauczyć, jest 100 wyrazów, może 50. Jak tu będę, wtedy ogarniał fajnie. 1,6. 1,8, co kto lubi, 1,6 akurat. Sensu, bo to jest sprzedane. Zawijamy do góry. Polichtowa, ale w sedanie. W M-pakiecie. Zapytam, co kosztuje. Może akurat Wicka by taką z dziurą w fotelu. No nie, nie da rady przecież. To będzie tak wyjebane niektóre i pojeżdżone mają kilometrów. W sensie, że no właśnie. A żal ludziom fotę wysyłać. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.